odlicza 3 minuty od czasu odjazdu pociągu i zapali nam na semaforze wjazdowym tam daleko pomarańczowe. O, już się zmieniło. Już jest pomarańczowe. Dobrze. My będziemy się uczyli na tym semaforze. To jest ten, co tu widzimy go. On ma teraz czerwone światełko. Czerwone światełko to jest S1 przycisk. Co oznacza czerwone światełko na semaforze? Czy pociąg może jechać na czerwonym światełku? Nie. Nie może, oczywiście. Po kolejowemu to jest sygnał stój. A teraz tak. Przyciśnij przycisk S2. Zielony. Dobrze. Teraz mamy zielone światełko. Czy pociąg może jechać? Tak. Może. Ile się świeci światełek na semaforze? Jedno, prawda? A to jest ważne. Jeżeli się świeci jedno światełko na semaforze, przykładowo teraz mamy zielone, to oznacza wolną drogę z maksymalnie dozwoloną szybkością i jazda na wprost, to jest ważne. Maszynista jak widzi jedno światło, albo zielone, albo pomarańczowe, to oznacza, że ma jazdę na wprost. Nigdzie na zwrotnicach nie będzie skręcał. A zielone oznacza maksymalną dozwoloną prędkość na szlaku. Przyciskamy teraz przycisk S5, teraz ty spróbuj. Tak. No i mamy pomarańczowe. Ile się świeci światełek? Jedno. Czyli maszynista wie, że będzie jechał na wprost. To dotyczy światła zielonego i pomarańczowego. A później wyjaśnię, dlaczego nie białego. I teraz tak. Pomarańczowe światełko na semaforze, jeżeli się świeci jedno, samo, bez innego światełka, oznacza, że maszynista może jechać, będzie jechał na wprost, bo się świeci jedno światełko, może jechać z maksymalnie dozwoloną szybkością, ale mamy pomarańczowe, a nie zielone. Pomarańczowe światełko oznacza, że następny semafor wskazuje sygnał czerwony i powoli musimy rozpoczynać hamowanie, żeby zatrzymać lokomotywę przed semaforem. Tam się na tamtym semaforku, tam daleko, świeci się pomarańczowe światełko. Tu mamy taką ściągawkę. A dlaczego pomarańczowe? Bo pociąg będzie jechał sobie tym torem, tędy, a tu na następnym, o tutaj ma już światełko czerwone. I nie może jechać dalej. Powinien się zatrzymać. Teraz przyciśnij ten przycisk S10. Tak. Dwa światełka. Zielone i pomarańczowe. Na ulicy tego nie ujrzycie. Chyba, że będzie awaria. Tak, jest czerwone i zielone i jest jeden tor, to pociąg. To jest sygnał. Będzie jechać jeszcze jeden. Jak jest czerwone i zielone, to jest sygnał awaria semafora. To jest sygnał wątpliwy. Semafor zdziczał. Popsuł się. Coś się stało. Trzeba wołać pana. Naprawi. Dobrze. Mamy, ile się świeci światełek teraz? Dwa. Dwa, prawda? Mamy zielone i pomarańczowe. I tu już znaczenie światełek już jest troszeczkę inne. Dwa światełka oznaczają, że maszynista nie będzie jechał prosto. Będzie skręcał na zwrotnicy najbliższej. I będzie tak. Albo w prawo, albo w lewo. To nie ma znaczenia. I teraz tak. Dolne światełko pomarańczowe oznacza, że maszynista musi ograniczyć prędkość od tego semafora do 40 na godzinę. I jak minie wszystkie, będzie skręcał na zwrotnicy, jak minie wszystkie rozjazdy, następny semafor, który spotka, będzie pokazywał światło zielone. Czyli górne światło pokazuje, co, jak się świecą dwa, pokazuje, co wskazuje następny semafor. To jest skomplikowane, bo na semaforach pięciokomorowych z pasami świetlnymi można podać 19 różnych sygnałów. A maszynista musi, jak będzie widział sygnał odpowiedzi, u niego to jest błyskawiczna reakcja. Bo jeżeli przykładowo maszynista byłby rozkojarzony i byłby uzależniony od telefonów komórkowych i grał sobie podczas jazdy, nie daj Bóg minie semafor. On nie wie, zapomni, jaki tam sygnał był wyświetlony, a może był sygnał czerwony. I on wjedzie na ten, może doprowadzić do katastrofy. Dlatego osoby uzależnione od telefonów komórkowych nigdy nie zostaną maszynistami. Trzeba przejść badania psychotechniczne, a na lokomotywie trzeba być maksymalnie skoncentrowany. Jaś nie jest uzależniony i ma dyplom, także wszystko gra. A jest uzależniony i ma dyplom? Nie jest. A nie jest, to bardzo nie dobrze. Jest, no to ma szkoda, że takich testów przy samochodach nie ma. Ciągle się narzeka. Przy samochodach psychologiczne testy. Właśnie. To by się przydało. Psychotesty by się przydały wszędzie. Tylko dla kierowców pogotowia, policjantów, ewentualnie coś takiego. Ale tylko. Ten pogotowie też nawaliło w Poznaniu i pociąg ich sprzątnął. Aha, no nie wiem, dlaczego prezydent Polski ich odznaczył po śmierci, bo oni jeszcze pałą po nich po krzyżu dostać. Za to, że
Masz ten kierowca karetki, zabił lekarza, pacjenta i przy okazji pomimo psychotestu, właśnie. Nawet... Wjechał na przejazd, kiedy migały już sygnały. Nie wolno wtedy wjeżdżać, bo to kosztuje teraz 2000 zł. Mhm. Sygnalizacja migała, oni wjechali, szlabany się zamknęły, były uwięzione. No tak. Jeżeli ktoś zostanie uwięziony, szlabany są tak skonstruowane, że można je wyłamać. Jeżeli się pchnie autem, on się obłamuje, bo jest takie zabezpieczenie. On się obłamuje i drąg spadnie na ulicę. Tam ci zapomnieli. Pogotowie ma prawo rozwalić szlaban według przepisów. Nawet rozwalić szlaban. Pogotowie ma prawo rozwalić. Każdy ma prawo, jeżeli już został uwięziony. Do chorego jedzie, albo na przykład szczególnie to tak. Tyle, że przyjdzie mu i tak do zapłacenia 800 zł koszt naprawy szlabanu. Nie, ale nawet pogotowie? Każdy. Bo jeżeli ktoś został uwięziony, to już złamał przepisy. A to i mandat go nie uniknie. No tak, ale pogotowie, jeżeli ja rozwali szlaban, żeby się dostać do chorego, chyba nie ma mandatu wtedy. Mają prawo według przepisów. To znaczy chyba nie, pogotowie, na przykład straż pożarna, mają prawo nie ma pierwszeństwa przed tym. Mają prawo szlaban rozwalić pociągu. Bez mandatu. Bez no to, bo oni mogą nie dostać mandatu, to już tam, nie wiem jak tam tak. Sąd się do tego ustosunkuje. Ale chodzi o to, że jeżeli sygnalizacja mi na tym, tak. Nie wolno wjeżdżać na ten. Jeżeli jest dróżnik przejazdowy obok, on może podnieść szlabany, bo pociąg wiadomo, będzie za jakąś minutę jechał i przepuści to auto na tym, ale w Polsce jest kierowców tylu głupich, że jeżeli dyżurny ruchu albo dróżnik przejazdowy przepuści pojazd na sygnale, zaraz za nim jedzie sznur aut, bo oni też chcą przejść. To prawda. To jest właśnie... niestety tak. A my wracamy do lekcji. I teraz tak, tu mamy te dwa światełka, czyli od tego semafora dolne światełko informuje nas, że jedziemy 40 na godzinę, będziemy skręcać na rozjazdach, a jak miniemy wszystkie rozjazdy, następny semafor, który spotkamy, będzie wskazywał sygnał zielony. Może się zdarzyć tak, że zamiast zielonego górnego światełka będzie się świeciło pomarańczowe, drugie, będą się świeciły dwa pomarańczowe. To oznacza tak, że dolne światełko pomarańczowe informuje nas, że mamy ograniczenie do 40 na godzinę. Górne światełko, jak zamiast zielonego by się świeciło pomarańczowe, informuje nas, że jak będziemy jechali po rozjazdach, następny semafor, który spotkamy, będzie wskazywał sygnał stój, czyli czerwone. I musimy powoli rozpocząć hamowanie. A niebieskie co? A niebieskie już wyjaśniam, ale najpierw mamy ten sygnał SZ przyciśnię. Czerwone z migającym białym. Tam też widać. Podniosę się. Zobacz. Miga białe? Jest, super. Widzisz się, Siu? To jest sygnał zastępczy. Na wypadek jakiejś awarii, które urządzenie SRK doznało, dyżurny ruchu próbuje podać sygnał zezwalający na jazdę. Nie chce się wyświetlić. Coś jest uszkodzone albo zostały źle rozjazdy poustawiane, ale jeżeli rozjazdy są prawidłowo ustawione i mimo to dyżurny ruchu podaje sygnał zezwalający na jazdę, sygnał zielony, pomarańczowy, zależy tam jak jest, rozjazdy są ustawione i nie może podać i cały czas się świeci czerwone, urządzenie mogło doznać jakiejś awarii. Może to być czasami pęknięta szyna, przez którą przepływa niskie napięcie na odcinkach izolowanych. Może to być przepalona żarówka. Od zielonego się przepaliła. Może iglica na rozjeździe nie dolega. A niebieski? A za chwilę wyjaśnię. I wtedy tak. Dyżurny ruchu zrywa plombę, wciska przycisk migające białe. One miga 90 sekund. I to oznacza, że maszynista może przejechać ten semafor z prędkością nie większą niż 40 na godzinę, ale musi mieć oczy szeroko otwarte, żeby w razie potrzeby zatrzymać pociąg przed jakąś usterką, którą maszynista by ewentualnie dostrzegł na tym. A teraz przyciśnijcie przycisk ten. Białe świecące. No, białe świecące światełko to jest jazda manewrowa dozwolona, ale to jest tylko wtedy, kiedy... Widzisz tam białe? Hop. Białe się świeci, tak. Białe światło, jeżeli się świeci samo, to jest jazda manewrowa dozwolona. Ona może być podane na semaforze takim półsamoczynnym z paskami biało-czerwonymi. Może być też podane na tarczy manewrowej. Zobaczcie, tam daleko się świeci niebieskie światełko. Widzicie? Takie niskie. Na dole. Na dole, przy ziemi. Widzisz je? Za kołami, tam na wprost. Świeci niebieskie, a teraz patrz. Zmieni się, patrzcie tam na niebieskie światełko. Pyk, jest białe. Pyk, niebieskie. Białe, niebieskie. Białe światełko na tarczy manewrowej czy na słupie semaforowym oznacza jazdę manewrową dozwoloną.
Jeżeli by przykładowo tam będzie się świeciło niebieskie światełko na tarczy manewrowej, oznacza zakaz manewrowania lokomotywy po stacji. Czyli nie można dokonywać manewrów na stacji, manewry są dozwolone, ale pociągi dalekobieżne, podmiejskie mogą jechać sobie torem. To tylko dotyczy manewrów. Niebieskie światło dotyczy manewrów. Czerwone światło na semaforze zabrania i manewrów, i wyjazdu jakichkolwiek pociągów za semafor. Tak, a przepraszam, może pan dzieciom wytłumaczyć, co to są manewry? Nie? Nie. Ty mów. Bo pociąg robi takie i zawraca, jedzie w... Dobrze, dobrze.